Hej, hej, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Syberii. Jesteśmy w Wagen, w dzielnicy muzyków. Ale zanim udamy się do akademii, to mamy zrobić tutaj introspekcję. No i właśnie szukamy miejsca, w którym tę introspekcję można byłoby zrobić. Nie weszliśmy jeszcze do sieci, chyba to jest sieć kawiarni jakaś, która też między innymi w Nowym Jorku jest. Tak, jakieś kafe. Więc bardzo możliwe, że tutaj na przykład przy kawce będzie można zrobić jakąś introspekcję. Pracownik miesiąca, Joshua Danke. Za wzorowe wykonywanie obowiązków. Nagrodę wręczył Harry Beckenbauer, dyrektor regionalny. Pracownik miesiąca. I to jest chyba właśnie ten, który tutaj jest. Ciekawe. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Fräulein. W czym mogę pomóc? Akademia Muzyczna. Porozmawiajmy. Czy wie pan coś na temat Akademii Muzycznej w Wagen? To ten duży budynek po drugiej stronie placu. Była kiedyś całkiem znana na całym świecie. Zniszczony. Ale teraz nie jest? No, o ile się nie mylę, prawie nikt już tam teraz nie studiuje. A może nawet Akademię zamknięto? Więc co się stało? Pewnie cięcia budżetowe w Radzie Miasta. Bo Akademia raczej nie jest zbyt intratna. Rozumiem. No dobra, a plac? Dlaczego ten plac jest tak znany? Wszystko dzięki mechanicznej orkiestrze z placu. Kiedyś była olbrzymią atrakcją. Każdego roku grał razem z nią najlepszy student Akademii. Oprócz tego słynni muzycy z całego świata. O, całkiem ciekawe. I dzisiaj orkiestra też zagra? Nie wydaje mi się. Parę lat temu w Radzie Miasta myślano o skomputeryzowaniu jej. Ale ten plan nie wypalił. A od tej pory nikt nie słyszał jej muzyki. Coś mi się wydaje, że będziemy pierwszymi od długiego czasu, którzy uruchomią tę muzykę. Na placu jest naprawdę sporo turystów. Turyści? Każdego roku przyjeżdżają tutaj tysiącami. To świetna sprawa dla takich miejsc jak moje. A dla mieszkańców miasta również? Trudno powiedzieć. Mieszkam na przedmieściach, jak większość ludzi stąd. Bo czynsz jest w tej okolicy strasznie wysoki, no więc... Dziękuję. Czas już na mnie. Auf Wiedersehen, Fräulein. Zapraszam ponownie. Auf Wiedersehen. Tylko nie wychodź od razu, bo ja bym chciał jeszcze sprawdzić, czy czegoś tutaj nie znajdziemy w tej kawiarni. Może jakichś zdjęć starych, które mogłyby nas do czegoś natknąć, albo popchnąć w stronę zrozumienia prawdy. Okej, dobra, wychodzimy. Czyli parę informacji od miłego pracownika kawiarni, pracownika miesiąca w zasadzie, jak było mówione. Dobra, dalej. To już widzieliśmy, ten automat. Więc to nas nie interere. Obejdźmy sobie to wszystko dookoła, a później dopiero do akademii się przejdziemy. O, tutaj można. Wow, jaka szkoda, że nie mam czasu na zwiedzanie. To jest co, jakaś katedra? Kościół, katedra, coś w ten deseń, nie? No ładne. Tutaj pan sprzedaje mięcho. To nie. Tutaj nie. Tak patrzę, czy tutaj gdzieś... Nie, no jeszcze do akademii nie chcę wchodzić. Nie wchodzimy do akademii, bo jeszcze mamy zrobić introspekcję. A introspekcja jest możliwa gdzie? Gdzieś tutaj. A możemy tam... Zaraz, co tam jest do spojrzenia? Na co? A to nie. Najpierw tutaj wejdźmy sobie. Cyk. Będziemy mogli chyba spojrzeć na tę maszynerię całą. W ogóle ciekawe jest to, że... O, tu jest introspekcja. Dobra. Że to jest tak dostępne dla wszystkich, nie? Nie jest to zamknięte jakoś. Znam dane tylko jako kelnerkę ze schroniska, ale wszystko tu zdaje się do niej pasować. Łatwo sobie wyobrazić, jak idzie do Akademii Muzycznej. I kto wie... Może Leon zrobił jej niespodziankę i czekał tu na nią, po powrocie z ekspedycji do Baltajaru. Może.
No dobra, przyjrzyjmy się w takim razie tej całej maszynerii tutaj. Być może będziemy w stanie ją jakoś uruchomić. Dziwne. A czemu dziwne? Brakuje jeszcze tego, żeby powiedziała, Kate Walker powiedziała to swoje słynne bez sensu. Dobra, czyli tutaj nic więcej nie ma oprócz tego. A tutaj jest coś, co można tam pewnie podziałać, tylko że... Tak po prostu raczej tego nie otworzę. Ale w jakiś sposób kiedyś pewnie tak. Co my tutaj mamy za powiadomienie? Ze względu na zbliżającą się komputeryzację mechanicznej orkiestry z placu muzycznego, gra na fortepianie jest do odwołania surowo zabroniona. Pytanie, czemu? Tak, tego nie otworzę. Pytanie. Musi to zrobić jakiś mechanizm. Bardzo możliwe, że to jest mechanizm, który jest ukryty w Akademii Muzycznej. Więc idźmy do tej Akademii już, bo tutaj chyba na placu wszystko udało nam się sprawdzić. Dobra, wchodzimy. Mam nadzieję tylko, że nam się tam nic na głowę nie zawali, bo w strasznie w upłakanym stanie to jest. Deski w oknach już mogli zostawić bez. Okej, przeczytaj to. Wycinek z prasy. Wagan obchodzi 60. rocznicę wyzwolenia. Uroczystości z udziałem Akademii Muzycznej. Przyciąga na ulicę miasta setki osób. Zakończyła się pełnym powagi hołdem oddanym bohaterom wyzwolenia. Odbyło się w Akademii Muzycznej w Wagan, a następnie rozpoczęło radosne świętowanie na placu muzycznym. Wyzwolenie wstrząsnęło Ostertalem i przywróciło nadzieję w mieście, powiedział burmistrz Wagan w trakcie przemowy. Akademia Muzyczna, instytucja edukacyjna założona 100 lat przed wojną, stała się w trakcie okupacji siedzibą brązowego cienia. To już wiemy. Ze względu na mniejszą liczbę nowych studentów, a także nieustający w ciągu ostatnich dwóch dekad spadek dotacji spowodowany polityką oszczędności prowadzoną przez kolejne rady miasta, Akademia znalazła się w głębokim kryzysie finansowym. Zamknięto szereg uroczystości związanych z 60. rocznicą wydarzeń. Kurde, no i to jest właśnie, to są takie cięcia, nie? Budżetowe. Co mamy tutaj? Te wszystkie listy wyglądają na oficjalne upomnienia. Pewnie od dłuższego czasu nie płacono rachunków. Zawiadomienie z Rady Miasta. Zgodnie z postanowieniami otrzymują Państwo nakaz opróżnienia lokalu do 26 listopada. Włącznie muszą Państwo opuścić nieruchomość. A którym mamy teraz listopada? Mamy jesień ogólnie, nie? Powodem otrzymania tego zawiadomienia jest nieuregulowanie należności w opłatach za czynsz. Informujemy o możliwości uniknięcia konieczności opróżnienia lokalu przez uregulowanie wszystkich zaległości przed terminem wykonywania nakazu. Oświadczam, że 15 października wręczyłem Maksymilianowi Malerowi wierną kopię oryginału nakazu. Ajajaj, duże problemy. No ale to powinno być dotowane, kurde, z miasta. To nie powinno być taka instytucja sama w sobie, no jeśli ona była taką chlubą. Więc to jest ta słynna Akademia Muzyczna w Wagen. Nie tego się spodziewałam. No zastałaś ją w bardzo nieciekawych okolicznościach. Pytanie, czy nakaz tej egzekucji, jeszcze jesteśmy przed tym nakazem egzekucji, czy już to się wydarzyło i to jest wszystko puste? Wygląda na to, że rektor chce za wszelką cenę zmniejszyć koszty funkcjonowania Akademii. No nie dziwię się, do użytku tylko w sytuacjach awaryjnych, to nie jest telefon publiczny, rektor Maximilian Mahler. No dobra, czyli oczywiście nie będziemy korzystać z telefonu, no, jeśli miałoby to naliczyć dodatkowe opłaty. Co tam? Jeśli jest pani z rady, proszę wrócić, jak będę mniej zajęty. Sam rektor. Przestraszył mnie pan. Och, kurczę. Wystraszył mnie pan. No, to po co tu panią Rada przysłała? Nie przysłała mnie Rada.
Jestem tu gościem. Chciałam tylko sprawdzić, czy znajdę akta jednej ze studentek z lat 30. O! Przepraszam, ale... Nie mam teraz czasu na wygrzebywanie akt sprzed 70 lat. Mam teraz całą masę pracy, proszę zrozumieć. Właśnie widzę, że ma pan dużo na głowie. Jakoś pomóc? Gdzie jest reszta personelu? Może student mógłby pomóc? Tak się składa, że jestem tu rektorem. A studentów nie ma. Jedynym pracownikiem tej akademii. Nazywam się Maximilian Mahler. A moim obowiązkiem jest zarządzanie wszystkim na miejscu. Konserwacją i archiwami i resztą, zanim zamkniemy za miesiąc. Aha, czyli jeszcze jesteśmy przed. Więc, bardzo proszę. Bardzo mi przykro, że zamykają tę akademię i wiem, że jest pan strasznie zajęty, ale mam za sobą bardzo długą drogę, więc byłabym wdzięczna za pańską pomoc. To jest dla mnie bardzo ważne. A dla mnie to miejsce jest bardzo ważne, tak. I tak bym chciał usłyszeć mechaniczną orkiestrę jeszcze jeden raz. I tu wchodzimy przed zamknięciem akademii. Tak. Dawaj klucz, ale albo co tam jest. Niestety nie mogę, trudno. A może... A może co? Wie pani, gdyby... No dobrze. Jeśli dzięki mnie mechaniczna orkiestra zagra, dostanę te akta, tak? Oczywiście, Fräulein. Oczywiście. Dobrze, no to spróbuję. To dziwne, ale miewałam już do czynienia z tego rodzaju mechanizmami. To w takim razie obiecuję, że dam pani akta w zamian za pani usługi. Dzięki. Ale muszę jeszcze ostrzec, że plac przeszedł kilka przeobrażeń w ciągu ostatnich lat, więc niektóre części mechanizmu mogą być trudno dostępne. Co to dla nas? Spokojnie, na pewno coś wymyślę. Jakoś do nich dotrę. Niektóre elementy są rozsiane po placu, a pozostałe znajdzie pani w wieży zegarowej. Gdybym teraz mógł prosić o chwilę. Co pan... To, jak się nazywała ta studentka, która panią interesuje? Rose, Dana Rose. A w jakich latach uczęszczała do naszej znakomitej akademii? W 30. W 37, tak dokładniej. O, no i mamy. A tutaj są raporty z corocznych kontroli mechanizmów sporządzonych przez Frau Beckmann. Frau Beckmann? Była rektorką akademii w latach, o których pani wspomniała. To raporty właśnie z 37. Widzi pani, mam świetną pamięć, jeśli chodzi o archiwa. I uznałem, że trzeba wybrać Frau Beckmann. Tylko w jej raportach znajdzie pani coś o tej studentce, o Ednie Droz. Danie Rose. Właśnie. W pudle znajdują się oprócz tego nuty z komentarzami. Mówimy o hymnie Wagen, który musi pani zagrać na fortepianie, dzięki czemu włączy się orkiestra automatów. Po tym, pani naprawi mechanizmy oczywiście. No dobrze, gotowe. Na co pani czeka? O kurde, no to się wkopaliśmy. No to się wkopaliśmy. Dobra, mamy nuty. Weźmy. To nuty do partii fortepianowej hymnu Wagen. Ktoś dodał komentarze. Mogą mi ułatwić zagranie hymnu na fortepianie na placu zgodnie z życzeniem rektora. Okej, dobra, czyli to mamy. A to? Ciekawe, co to ma przedstawiać. Trochę jak do akordeonu takie tete, nie? Trudno rozszyfrować. Raport, który rektorka Akademii z lat 30. wypełniła z pomocą Dany. Obecny rektor twierdzi, że powinnam w nim znaleźć wszystkie informacje potrzebne do naprawienia mechanizmów na placu. Ale nie można tego przeczytać. Raport z kontroli w Akademii Muzycznej, 12 października 37. O, czyżbyśmy wracali do Dzisiaj Dany? Dzisiaj miałam przeprowadzić kontrolę mechanizmów muzycznych, które pozwalają studentom prezentować swój talent, mieszkańcom tego pięknego miasta, a nam pochwalić się owocami naszych umiejętności dydaktycznych.
37, jesień. Jak co roku, potrzebowałam do tego pomocy kogoś spośród studentów, a tym razem wybór był prosty. Naprawdę, Junta. Przecież widzę, że się martwisz, skarbie. O co chodzi? Nie, nie martwię się. Tylko, że nie mam wieści od Leona, odkąd ekspedycja Początek opuściła Kantar. A oprócz tego... Czekaj, nie jesteśmy same. Wróćmy do tego później, skarbie. Tylko bądź grzeczna. Trzymaj się. Ty też, Junta. No, one już takie dorosłe, kurczę. Wszystko w porządku? Nic pannie nie jest? Przecież nie, czekaj, to była ta Junta. To dopiero będzie, gdy tak wybitna studentka teraz zachoruje. Powiedz o Leonie, zbagatelizuj to. No powiedzmy jej, no, w zasadzie powinna wiedzieć. Trochę się tylko martwię, to wszystko. O kogoś, kogoś bliskiego, kto udał się w długą podróż. A kim była ta pani? To znajoma. Poznałam ją latem. Ma panna interesujące towarzystwo, Fräulein Rose. Ale chciałam zaproponować coś, co odwróci uwagę od zmartwień. Okej. Okay. Czy nie chciałaby panna obejrzeć mechanizmów, dzięki którym grała panna tak pięknie ostatnim razem? Bardzo bym chciała. Świetnie. To ja zaczekam na pannę przy fortepianie. Proszę się nie ociągać. No dobrze. Porozmawiaj z frau Beckman przy fortepianie. No to tędy, nie? Dzięki temu bardzo możliwe, że będziemy wiedzieć trochę więcej na temat tego, jak proszę to wszystko bliżej, działa. Proszę bliżej, Fräulein. Niesamowite. Bez wątpienia. Widzi pan na flagi? Położeniu mechanizmu każdego automatu muzycznego na tym placu odpowiada jedna taka flaga. Fascynujące. Dzisiaj mamy kontrolę automatów. Wszystkie mechanizmy zostały sprawdzone przez konserwatorów Akademii. I w teorii wszystkie działają. W teorii. Ale trzeba też pójść do konserwatorów i odebrać raporty. Może chciałaby panna to zrobić za mnie? Byłabym naprawdę wdzięczna, ponieważ muszę jeszcze sprawdzić fortepian. Poza tym, będzie to okazja, żeby się przyjrzeć każdemu mechanizmowi automatów. Jasne, oczywiście. Dziękuję, jak najbardziej. A, jeszcze to. Nie ma pytać, dlaczego nie służy ma... do otwierania pomieszczenia, które prowadzi do najbardziej imponującego mechanizmu. Tego z wieży zegarowej. Czyli łabędzie. Dziękuję, Frau Beckman. Może jakieś pytania, Fräulein Rose? No dobra, mechaniczna orkiestra. Wie pani, kto zbudował mechaniczną orkiestrę? Ojciec mówił, że nie było jej tutaj, gdy był młody. Została zbudowana przez francuskiego wynalazcę nazwiskiem Vorarlberg wiele lat temu. Z tego co wiem, odwiedził Wagen w drodze na wschód. Wkrótce po wielkim pożarze, który zniszczył miasto. Poruszyła go legenda o Werze Schönberg, wirtuozce, która zginęła w pożarze. Zaproponował, że odbuduje miasto i stworzy mechaniczną orkiestrę. Vorarlberg musiał być dobrym człowiekiem, kurczę. Co się stało z Werą Schönberg? Mama zawsze mówiła, że to bardzo smutna historia. Bo to prawda. Vera Schönberg była oczywiście najsłynniejszym muzykiem z Wagen na początku tego wieku. Ale jej legenda narodziła się, gdy wykonywała koncert wiolonczelowy, właśnie tu, na placu. Miał wtedy miejsce pożar, jakiego nowożytne Wagen wcześniej nie doświadczyło. A Frau Schönberg zginęła w pożarze, tak? Niestety, tak samo jak pozostali muzycy oraz cała widownia. Otoczyły ich płomienie. Cały plac. Coś strasznego. Niewątpliwie. Ale jak głosi legenda, Vera Schönberg nie przestawała grać hymnu aż do samego końca.
Wiedziała, że wszyscy wokół niej zginą, ale jej muzyka pozwoliła im łatwiej się pogodzić z ich potwornym losem. O kurde, gruba historia, nie? Ten automat, z którym grała panna Wiosną, to jej mechaniczny pomnik. Taki ostatni hołd. Nie miałam pojęcia. Teraz już wie panna wszystko o legendzie Wery Schönberg. Pomóc w czymś jeszcze, Fräulein Rose? Jeszcze jedna chyba sprawa była. Fortepian. Kiedy mechaniczna orkiestra grała tamten koncert razem ze mną, byłam zachwycona. Ale jak to się dzieje, że ona cały czas utrzymuje tempo fortepianu? To było prawie jak ze snu. O nie, to nie był sen, Fräulein. Raczej precyzja. Fortepian jest połączony z mechanizmem, który zaraz panna sprawdzi. A przez to hymn Wagen, grany na fortepianie. Jego wykonanie nadaje rytm i intensywność całemu koncertowi. A reszta bierze się właśnie od tego. Porozmawiam z konserwatorami. Słusznie. Dziękuję, Fräulein. No i mamy klucz. Paul Beckman twierdzi, że ten klucz otwiera drzwi do pomieszczenia technicznego wieży zegarowej. No i właśnie tam mamy iść. Dzięki przełączanie czasu, tak? Okej. To już mieliśmy. No to w takim razie do wieży. Tak? Jakie tutaj mamy jeszcze informacje w zadaniach? Napraw mechaniczną orkiestrę, napraw automaty na placu, napraw mechanizm wieży zegarowej. No ale my w zasadzie tutaj jako Dana mamy... Sprawdź, porozmawiaj, sprawdź. O kurde. Ty, to jest coś związane z... O kurde. To jest coś tutaj związane. Sprawdź to. 1973. To może się przydać. Tak, może się przydać. 1973, a to? CGDA. CGDA, to też może się przydać w zasadzie. Mhm. Z tym człowiekiem możemy porozmawiać? Czyli to ciebie przysłała Frau Beckman, tak? Tak. No to możesz jej powiedzieć, że ten automat działa bez zarzutu. Trzeba go tylko wyczyścić i lekko naoliwić. Obejrzyj sobie ten mechanizm, jeśli chcesz. No już właśnie obejrzeliśmy sobie. Tutaj jeszcze mamy z kimś do porozmawiania. Tutaj też. To są chyba ci mechanicy. Introspekcja jako w ogóle Dana. To jest też ciekawe. Trudno uwierzyć, że od mojego koncertu minęło tylko pół roku. Dla mnie to cała wieczność. Tyle się zmieniło. Poznałam Leona. Tak bym chciała, by tu był. Wysyłał mi listy, odkąd wyruszył do Baltajaru z ekspedycją Początek. Sądząc po jego opisach stolicy, Kantar jest naprawdę piękny. Padło tyle wyznań, a jeszcze więcej między wierszami. Ale odkąd ekspedycja opuściła Kantar, nie pisze. Oby tylko był cały. No dobra. No dobra. Jeszcze mamy z jednym mechanikiem tutaj do porozmawiania, akurat jest w pobliżu. To jest drugi Czekasz, bardzo... Frau Beckman, że ten automat na razie działa bez zarzutu, ale jest tak brudny, że wkrótce przestanie. Jeśli ma zachować formę przez zimę, to muszę go porządnie doczyścić. Dobrze, to tak przekażemy taką informację. Jeszcze tu mieliśmy jednego mechanika chyba, a przynajmniej tak wyglądał. Tu. Co tu się stało? Część mechanizmu była uszkodzona, ale ją wymieniłem. Możesz powiedzieć, Frau Beckman, że wszystko działa jak należy. Czyli nic. A to?
Tu jest też jeszcze jakiś mechanizm. O kurcze. Tak, dobra. To te dziurki, co mieliśmy w raporcie, to są chyba właśnie tutaj takie a la instrument denty. Flet i tak dalej. Co to jest? Nie wiem, jakiś psztyczek. Ale lepiej nie dotykaj, jak nie wiesz. Okej. Wygląda na coś skomplikowanego. Nie, no mówię, to jest prawdopodobnie mechanizm tego, dętego instrumentu. Nie chciałabym się być odpowiedzialna za strojenie tego. Zatyka paluchami. No i do tego mamy chyba właśnie tę kartkę, którą ma w zasadzie Kate. To już wiemy, gdzie je możemy wykorzystać. Dobra, sprawdźmy to. I mamy klucz. Klucz też taki mechaniczny w zasadzie do takich pozytywek, tudzież automatów. Ej, ej, zachowuj się to ostrożnie, bo jeszcze się skaleczysz. Albo coś zniszczysz. Nie, nie, spokojnie. Ja tutaj tylko przyszłam zobaczyć... O, co to? Zapasowe części do automatów na placu. Piękne i wszystko takie mechaniczne. No. Dzień dobry. Właśnie wróciłem z wieży. Możesz przekazać frau Beckman, że wszystko tam w porządku. Mechanizm jest w doskonałym stanie. Zgodnie z tym, co konserwator powiedział Danie, gdzieś w tym pomieszczeniu powinno być wejście na wieżę zegarową. Dobra. No tu jest winda w zasadzie. Do wieży zegarowej. Oj! Na górze wszystko działa. Nie ma sensu tam wracać. No dobra, no to co? No to... Winda, z której Dana chciała skorzystać, jedzie na wieżę zegarową. Musimy ją znaleźć. No to co? Wydaje się, że rektor miał rację, Oskarze. Powinnam być w stanie znaleźć mechanizmy, które mam naprawić, kierując się trasą opisaną w raporcie. Tak, jeśli uda nam się do nich dostać jeszcze dzisiaj, Kate Walker. Cieszę się, że wciąż tryskasz swoim nadzwyczajnym optymizmem, drogi Oskarze. On nas tak zawsze sprowadza do parteru. A możemy zapytać jeszcze o plac, czy nie? Przepraszam. Dzień dobry. Co tym razem? Modernizacja rynku? Nie jest pan raczej fanem modernizowania rynku. O, Rada w swej mądrości uznała, że to przestarzałe i nieprzewidywalne, kiedy muzyczne automaty są uruchamiane przez najlepszych studentów akademii. Albo solistę, albo wirtuoza goszczącego w Wagen, albo ulicznych artystów. Przecież oni nie przyciągają turystów. Nie. Członkowie Rady chcieli zelektryfikować i skomputeryzować uruchamianie się mechanicznego koncertu, bo miał się odbywać zgodnie z planem, być zwykłą atrakcją. I zrobili to? A, ich rozmowy trwały i trwały, ale w końcu nic nie zrobiono. I o placu właściwie to zapomniano. No niestety, bo to jest piękne miejsce. Mechaniczne automaty znalazły się w nędznym stanie. Jak nie były serwisowane. Dlaczego zamykają akademię? To jest oczywiste, bo nie mamy studentów. Nie ma brak studentów? Brak zajęć. Brak zajęć? Co oznacza koniec akademii? Brak środków. No dlaczego nie ma studentów, jeśli to nie jest głupie pytanie? No bo nasz burmistrz nie przedłużył nam dotacji, a dzięki niej nasza instytucja mogła się stać sławna na całym świecie. Dlaczego to zrobił? Jakieś ograniczenia budżetowe. No i... Brak kadry, brak studentów. Brak studentów, brak zajęć, jasne. I ale koło się zamyka. Jeśli chce pani poznać moje zdanie, dla mnie to wszystko to tylko pretekst, by nas wyrzucić z tego budynku. A dlaczego komuś by na tym zależało? Żeby ktoś inny się wzbogacił. Firmy deweloperskie, które podświartują naszą instytucję na różne sklepy, mieszkania i lokale biurowe. Tak jak zrobiły z innymi budynkami wokół Placu Muzycznego. Fortepian? Tylko jest jeden problem.
Nawet jeśli zdołam naprawić każdą z części mechanicznej orkiestry, tak czy inaczej mam zagrać na fortepianie, a Kate nie chyba robiłam nie potrafi. Tego jakieś kilkanaście lat. A. Mama kupiła mi kiedyś pianino, ale nie brylowałam grą. Nie ma się czego obawiać. Nie potrzeba żadnego wirtuoza, by uruchomić mechanizm. Mechaniczna orkiestra wyjdzie, gdy się zagra każdą nutę. W dobrej kolejności. Bez względu na rytm. Trzeba tylko znać podstawy zapisu nutowego. Kurde, a ja nie znam. Raczej już czas na mnie. Racja. Powodzenia z mechanizmami, Fräulein. Więc mam nadzieję, że będzie to tak w miarę przystępnie dla osoby totalnie nieuzdolnionej muzycznie zapisane. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Będziemy naprawiać już jutro, także zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. Jeśli się dzisiaj podobało, to zachęcam do tego, żeby zostawić łapę w górę, zostawić komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się jutro. Zapraszam serdecznie, trzymajcie się, na razie, bye bye.